19 rządek pracy. Wspólnie zaczynałyśmy, powiększając naszą robótkę o 3 pełne krateczki. To znaczy, poza robótką wykonałam 9 słupków, a 10 już opieram o słupek istniejący. Także w ten sposób powstały mi 3 pełne krateczki. Później jedna kratka pusta i znowu pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, czyli 22 słupki obok siebie. Następny etap to kratki puste. 6, 8, 10 ich wyszło. 10 pustych. Pełna pusta. 2 pełne, czyli 7 słupków. 1 pusta. I tutaj mam 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i znowu mam 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 3 puste, 3 pełne. 2 krateczki puste i tu mam 1, 2, 3, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 2 puste, 4 pełne, czyli 13 słupków. No i końcóweczka, 2 puste, 1 pełna. Także tak wygląda całość rządku. 20 rządek robótki. Zaczynam od kratek pełnych i mamy tutaj 3, 4, 6, 8, 9, czyli 28 słupków obok siebie. 2 kratki puste, jedną pełną, jedną kratkę pustą. I tu mamy 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. 2 puste pełna, 2 puste. I tutaj 1, 2, 3, 4 pełne krateczki, czyli 13 słupków obok siebie. 2 krateczki puste, 1 pełna, 1 kratka pusta, 2 pełne. Dalej znowu kratki puste, 4, 6, 8, 10 wyszło akurat, 10 pustych. Krateczki pełne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 19 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i tu mamy na samym końcu 5 kratek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, przy czym ostatnich 6 słupków dorobiłam już poza robótką, więc to jest, są dorobione 2 krateczki pełne tak naprawdę. 10 słupków było już tutaj wykonanych w poprzednim rządku i dorobiłam jeszcze 6 słupeczków dodatkowo, przy czym pamiętamy, wkuwamy się po prostu w dolną część słupka, wykonując nowy słupeczek. Patrzmy jeszcze może na cały rządek. O. 21 rządek pracy. No i tak, zaczynamy od powiększenia robótki z prawej strony o 2 krateczki, a tak naprawdę o 6 słupków, więc w tym celu nabrałam 5 oczek na podstawę i 3 oczka na pierwszy słupek. Później w każdy z tych oczek się wkułam, aby po prostu powstało nam 6 nowych słupków. Licząc oczywiście z tym słupkiem z 3 oczek łańcuszka. Po dorobieniu tych 2 pełnych krateczek uzyskujemy 1, 2, 3, 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 3 krateczki puste, 1 pełna, 1 pusta i znowu kratki pełne. 1, 2, 3, 4, 5, czyli 16 słupków obok siebie. Dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8, 9 tych pustych krateczek, 1 pełna, 4 puste, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 3 puste, 1 pełna i 4 puste.
Dalej krateczki pełne i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tych pełnych kratek, a więc 25 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i tutaj mam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aż pełnych krateczek, czyli 34 słupki obok siebie. A praca tak się prezentuje na ten moment. Dwudziesty drugi rządek. Zaczynamy od zmniejszenia o jedną krateczkę, więc przechodzimy na czwarty słupek oczkami ścisłymi. Na początek kratki pełne i mamy tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 krateczek pełnych, czyli 31 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i znowu mamy pełne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli 28 słupków obok siebie. Dalej 3 krateczki puste, 4 pełne, więc 13 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 4 puste, 4 pełne, czyli 13 słupków. I dalej mamy 6 krateczek pustych. Następny element to 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 2 puste. A do końca tego rządku mamy 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. I tutaj też 3 ostatnie słupki, czyli jedną krateczkę po prostu zmniejszamy. Kończymy o 3 słupki wcześniej. Także popatrzmy jeszcze dla porównania. Dwudziesty trzeci rządek. I tutaj też zmniejszamy o dwie krateczki z prawej strony, bo przeszłam oczkami ścisłymi na siódmy słupek. I najpierw mamy okienka pełne. 1, 2, 3, 4, czyli 13 słupków obok siebie. 4 puste, 1 pełna, 3 puste. No i tu mamy 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 2 puste, pełna, 3 puste, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 2 krateczki puste. No i tu mam 6 kratek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. 2 krateczki puste i kratki pełne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wyszło, czyli 31 słupków obok siebie. Jedna pusta i do końca rządku mamy już tylko kratki pełne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli 28 słupków obok siebie. Także tak wygląda na ten moment rządek. I tutaj już widzimy kwiatuszek, fajnie się pokazuje. O, taka sytuacja. Dwudziesty czwarty rządek pracy. Zmniejszamy o jedną krateczkę, a więc wystartujemy z czwartego słupka. Zaczynamy od kratek pełnych i tych pełnych kratek mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli 25 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta i znowu pełne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli 28 słupków obok siebie. 5 krateczek pustych
I znowu taki dłuższy fragment kratek pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli 25 słupków obok siebie. 5 krateczek pustych i teraz na przemian. Pełna pusta, pełna pusta. 3 pełne, czyli 10 słupków i tu mam 7 krateczek pustych. A na samym końcu 2 kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. 25 rządek pracy, a zaczynamy od zmniejszenia. Przeskakujemy sobie na 7 słupek, czyli pomijamy te 2 pełne krateczki, zaczynamy od tego ostatniego słupka z tych 2 pełnych kratek. I tu pamiętamy, że nabieramy 5 oczek łańcuszka na ten pierwszy słupek i też ten daszek od naszej pustej krateczki. Na początek kratki pustej jest ich 6. Potem 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna pusta, 2 pełne, jedna pusta, jedna pełna. Następnie 7 krateczek pustych. 2 krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 5 krateczek pustych, 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, no i znowu mamy pełne, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli 31 słupków obok siebie. 2 puste, no i 2 pełne na samym końcu, czyli 7 słupków obok siebie. I tutaj zostawiamy pozostałe słupki nieprzerobione, więc zmniejszona jest praca. I tych nieprzerobionych słupków u mnie zostało 2, 4, 6, 8, 10, 12. Czyli na 13 słupku skończyłyśmy, licząc oczywiście tutaj od lewego brzegu. Także tak wygląda praca. 26 rządek pracy. Zaczynamy od 7 słupka, bo zmniejszamy sobie o 2 krateczki pełne, więc przeskakujemy oczkami ścisłymi na 7 słupek. Na początek kratki pełne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli 34 słupki obok siebie. Jedna krateczka pusta, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I teraz mamy na przemian. Pusta, pełna, pusta, pełna. Dalej mamy kratki pełne i tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 11 wyszło. Jedna krateczka pusta, przepraszam, jedna krateczka pełna, jedna pusta, 3 pełne, czyli 10 słupków, jedna pusta i 3 pełne. Dalej mamy 5 kratek pustych i 2 kratki pełne. Tak naprawdę to są dorobione słupki, poza robótką jest 6 tych słupków dorobionych. Tak jak robiłyśmy to wcześniej wspólnie, czyli wkłuwamy się w podstawę brzegowego słupka, przeciągamy nitkę wiodącą i wykonujemy po prostu słupek. Więc tak prezentuje się ten rządek. A kolejny rządek też zaczniemy od zmniejszenia, więc przeskoczymy sobie oczkami ścisłymi na 4 słupek. O, i właśnie z 4 słupka sobie tutaj zaczniemy. 3 oczka do góry na pierwszy słupeczek. No i tutaj ustawicznie idziemy do przodu. I dorabiamy jeszcze 2 słupki na mostku, bo zaczynamy od 2 pełnych krateczek, czyli 7 słupków obok siebie. Także tak zaczynamy ten rząd. 27 rządek. I tutaj wspólnie zaczęłyśmy od zmniejszenia o 1 kratkę. Na początek mamy 2 krateczki pełne, czyli 7 słupków, później 4 puste. 2 pełne, czyli 7 słupków, 1 pusta. 3 pełne, czyli 10 słupków, no i 3 puste.
dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków i tu już mamy 5 kratek pustych. Tak wygląda początek. A następnie dwie kratki pełne, pusta. Dwie kratki pełne, pusta. Pełna, pusta. Trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No i dwie puste. A do końca rządku na ten moment mam wykonane tylko krateczki pełne. I tych pełnych u mnie wyszło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 krateczek pełnych, czyli 37 słupków obok siebie. Ale to nie jest jeszcze koniec rządku, ale właśnie popatrzmy jeszcze, gdyby ktoś się zagubił albo w razie pomyłki, to zawsze proszę kontrolować sobie z ekranem, bo wiem, że niektórzy sobie po prostu zapisują te rządki i wtedy łatwiej jest zrobić. No a na końcu dorobimy dwie krateczki puste jeszcze, plus jeszcze jedna pełna. Więc tak, żeby dorobić kratki puste, no to ja nabieram trzy oczka łańcuszka, nie, przepraszam, dwa oczka łańcuszka, a trzy razy nawijam nitkę na szydełko. Wkłuwam się w podstawę brzegowego słupka, przeciągam nitkę wiodącą i wykonuję potrójny słupek. O, proszę bardzo. I jeszcze jedna taka krateczka, więc dwa oczka łańcuszka. Trzy razy nawijam nitkę na szydełko. Wkłuwam się teraz w trzecie oczko łańcuszka, jak gdyby, tak żeby na dole powstała mi taka sama odległość jak na górze. Mówię tutaj o krateczce pustej. O, przeciągam nitkę i znowu wykonuję potrójny słupeczek. O, i proszę bardzo, jakie zgrabne wyszły krateczki. To jest taki mój sposób. Ostatnia część, którą będziemy dorabiały, no to trzy słupki już poza robótką, albowiem chcemy uzyskać krateczkę pełną na końcu rządku, więc nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się, też tak odliczając, żeby nam fajna tutaj wyszła odległość, żeby, o, wiedzą Panie, o co mi chodzi, ta górna i dolna część, żeby były mniej więcej równe. I wykonuję słupek pierwszy, teraz będzie drugi. No i ostatni, trzeci. I to będzie dopiero koniec tego 27 rządku. Proszę bardzo, wykonane. Popatrzmy jeszcze raz wspólnie. Tutaj już widzimy kwiatek, no nie cały, bo musimy dowiązać nitkę, aby go ukończyć. Tutaj pojawia się listeczek, tutaj też mamy listki, część kwiatka, także powoli idziemy do przodu. 28 rządek pracy. I tak, zaczynamy w tej samej szerokości, co byłyśmy. Dwie kratki pełne, czyli 7 słupków i dwie puste. Dalej znowu kratki pełne. I tym razem mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli 31 słupków obok siebie. Dwie puste, trzy pełne, czyli 10 słupków. Pusta, pełna, pusta. Cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Pusta. Dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Trzy puste. Cztery pełne, 13 słupków. Dwie puste. I tutaj mamy trzy pełne, czyli 10 słupków. Jedną pustą. Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, 3 puste i na koniec 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jeszcze tutaj właśnie
Oj, tutaj coś nie za fajnie mi to wyszło, ale ok, już niech tak będzie. Później przy naciąganiu to trzeba z tym jeszcze zawalczyć. Ale popatrzmy, jak wygląda rządek.